przygody Robinsona Crusoe, na nowo opowiedziane autorstwa Daniela Defoe. Tekst na podstawie wydania drugiego wydawnictwa Michała Arkta, rozdział drugi. Rozbicie się okrętu. Po dwumiesięcznej, pomyślnej żegludze zostaliśmy niespodzianie zaskoczeni na Morzu Karaibskim przez silny wiatr południowo-wschodni. Któregoś pięknego dnia na horyzoncie ukazała się mała chmura, na którą sternik spoglądał z pewną obawą. Po krótkim czasie chmura ta powiększyła się znacznie i czarną oponą pokryła niebo. Zaraz wszystko naokoło ściemniło się, zrobiło się parno i duszno. Morze zaczęło się bałwanić. Zwinąć żagle! Rozległ się głos kapitana. Sprzątnąć wszystkie rzeczy z pokładu, a co pozostanie, przywiązać mocno. Niech dwóch ludzi stanie przy sterze. Cała załoga była w ruchu, a kapitan był wszędzie i wszystko oglądał. Wtem wicher ustał i morze uspokoiło się niespodzianie. Widziałem nawet rzucające się ryby i stada delfinów krążących koło okrętu. Głuchą ciszę przerywał tylko krzyk mew, czepiających się uporczywie żagli i masztów. Nie wiedziałem, że była to cisza złowroga, zwiastująca gwałtowną burzę. W niespełna bowiem pół godziny wicher zawył na nowo. Bałwany rosły, piętrzyły się jeden nad drugim i z wielką siłą zaczęły uderzać w boki okrętu, to rzucając go w odmęt czarnych wodnych przepaści, to podnosząc go do góry lub przewracając na bok. Drżałem, bo mi się zdawało, iż lada chwila te olbrzymy zgniotą okręt na miazgę. Zaczęły nas otaczać coraz gęstsze ciemności. Biała piana zalewała pokład i rozpryskiwała się naokoło, łącząc się z deszczem spływającym na nas z potokami z nieba. Przerażenie moje rosło. Wycie wichru, ryk bałwanów i szum deszczu gwałtownego odbierały mi przytomność. Najdroższa matko, módl się za mną do Boga, szeptałem i zapatrzony w niebo błagałem Pana o ratunek. Tymczasem burza szalała bez ustanku. Oślepiające błyskawice rozdzierały co chwila czarnych chmur zasłonę i rozjaśniały otaczającą nas ciemność. Stałem drżący obok sternika. Tęga burza, rzekł do mnie. Jednak nasza Izabela wytrzyma. Ale burza wzmagała się ciągle. Jak łupina orzecha, tańcował nasz okręt na wzburzonych falach. Maszty gięły się i nachylały tak, że dotykały prawie powierzchni wody. Okręt drżał. W spojeniach stękał i jęczał, jak człowiek w mękach. Oddani na łaskę i niełaskę potężnych żywiołów, odrętwieli z trwogi i z przerażenia. Lada chwila oczekiwaliśmy śmierci niechybnej w odmętach wód rozszalałych. Mnie serce drżało z obawy, a uczucie żalu napełniało je coraz więcej. Z rozpaczą myślałem o kochanej matce i ojcu. Ileż dobrych chęci, ile szlachetnych zamiarów powziąłem podczas tych 6 długich dni i nocy, przez które burza trwała. Byłem nią jak odurzony, ale głos wewnętrzny sumienia i wyrzuty serca huczały we mnie jeszcze silniej niż burza. Długa kara, jaka mnie czekała, miała się wkrótce rozpocząć. 6 dnia wicher zmienił się w szalony huragan, podruzgotał nam reje, szagle poszarpał w szmaty, aż wreszcie roztrzaskał maszt przedni. Wtedy bałwany zaczęły się po prostu naigrawać z biednej, bezsilnej Izabeli i miotały nią na wszystkie strony, jak marną łódką. Raptem na pokład wbiegł jeden z majtków, wołając z przerażeniem: dziura w okręcie! Do pomp! Zagrzmiał głos kapitana. Maszty rzucić do wody. Wykonaliśmy jego rozkaz, wyrzuciliśmy maszty i wszystko, co okręt obciążało. Kadłub Izabeli pływał teraz bezsilnie po wielkiej pustyni wodnej. Kto żył, rzucił się do roboty przy pompach.
Kapitan przypuszczał, że znajdujemy się wprawdzie na Morzu Karaibskim, lecz gdzieś niedaleko lądu. Ale nawet gdybyśmy wyszli stali z tej walki z żywiołami, to grozi nam niebezpieczeństwo wpadnięcia w ręce dzikich ludożerców zamieszkujących brzegi. Pompowaliśmy wszyscy od rana do wieczora, ale na próżno. Woda wciskała się uporczywie do wnętrza okrętu i groziła lada chwila zalaniem pokładu. Widząc bezskuteczność pracy naszej, zebraliśmy się wszyscy na pokładzie, w Bogu pokładając ostatnią nadzieję. Niektórzy klęczeli i modlili się, inni zebrali trochę rzeczy i umocowali je na sobie. Odważniejsi otoczyli kapitana, który kazał przygotować łodzie. Już zaczynało świtać. Wtem majtek, będący na straży, krzyknął: Ziemia! 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 Zaczęliśmy wołać wszyscy, odchodząc prawie od zmysłów z wielkiej radości. Nagle zamilkliśmy. Rozległ się trzask okropny. Okręt zatrząsł się silnie i stanął nieruchomy. Potężny bałwan z taką mocą uderzył go w bok, że go osadził na koralowej rafie. Radość nasza zamieniła się w przerażenie. Przez liczne szczeliny woda zaczęła jeszcze gwałtowniej dostawać się do okrętu, grożąc nam niechybnym zatopieniem. Spuścić szalupy! Rozkazał kapitan. Wtem bałwan, wysoki jak dom piętrowy, wdarł się na pokład i w jednej chwili spłukał odwiązaną szalupę, a rozhukane fale uniosły ją natychmiast. Spuściliśmy drugą szalupę i zaczęliśmy do niej schodzić. Tłoczono się i odpychano brutalnie. Każdy chciał być pierwszym i jak najprędzej uciec ze statku. Dzięki tylko energicznemu kapitanowi udało się nam wszystkim zdobyć miejsce w tej jednej łodzi. Była ona też dla nas jedynym ratunkiem, bo biedna Izabela potrzaskana groziła rozpadnięciem się. Zaledwie odpłynęliśmy na kilkaset kroków, gdy Izabela, zalana olbrzymimi bałwanami, ze strasznym trzaskiem pogrążyła się w nieprzejrzanych głębinach morskich. Majtkowie wiosłowali, co sił starczyło, zmienialiśmy się co chwila, ale łódź była przepełniona i woda zaczęła ją zalewać. Czerpaliśmy ją rękami i kapeluszami, żeby uniknąć zatopienia. Już byliśmy niedaleko brzegu, gdy nagle wicher znowu zahuczał gwałtowniej. Olbrzymi bałwan, jak potwór straszliwy, rzucił się na łódź naszą i zanim zdołaliśmy go uniknąć, śmiertelnym nas okrył całunem. Łódź nie wytrzymała jego ciosu, przewróciła się i wszyscy pogrążyliśmy się w falach morskich. Wpadając do wody, zdążyłem tylko westchnąć do mych najdroższych rodziców, szczerze żałując, iż swoją śmiercią sprawię im straszną boleść. Potem straciłem przytomność. Jak długo byłem igraszką bałwanów, unosząc się na wodzie i zapadając w jej odmęty, nie umiem powiedzieć. Musiałem jednak bezwiednie ratować się, bo gdy odzyskałem przytomność, wisiałem uczepiony rękami u jakiejś skały nadbrzeżnej. Poza mną i wkoło mnie ryczało morze, a rozwścieczone fale dosięgały mnie, jakby chciały porwać swoją ofiarę. Każdy nowy bałwan groził mi pogrążeniem w odmęty morskie. Zaciskałem kurczowo palce, zdrętwiałe od zimna i krwią zbroczone i dobywając ostatku sił do walki ze śmiercią, trzymałem się skały rozpaczliwie. Wtedy uczułem przerażony, że sążnisty bałwan, uderzając we mnie z impetem, oderwał mnie od skały i podrzuciwszy w górę jak piłkę, przerzucił przez skałę i cisnął mnie dalej, na szczęście jednak poza wodę, na sam brzeg lądu. Rozbity i odurzony, byłem jeszcze o tyle przytomny, iż czując grunt pod nogami, pomimo wielkiego wyczerpania, zacząłem biec na oślep, aby się tylko oddalić od wody i aby bałwany morskie nie mogły mnie dosięgnąć. Nareszcie dostałem się na jakiś pagórek. Widząc, że już wyszedłem z niebezpieczeństwa, wyczerpany, padłem na ziemię.
Nieprzytomny jakby we śnie leżałem widocznie bardzo długo. Bo gdy otworzyłem nareszcie oczy, burza zdawała się uspokajać, chociaż bałwany z hukiem biły o brzegi. Spojrzałem w niebo. Na szafirowym tle płynęły białe obłoki. Wstałem i rozejrzałem się. Boże, gdzie ja jestem? Przede mną niezmierzone, ciągle jeszcze burzliwe morze, za mną obszar ziemi nieznanej, tonącej w bogactwie zieleni. Nade mną z krzykiem krążyły roje ptaków o różnobarwnym upierzeniu. Wkoło mnie na wzgórzu rosła trawa bujna, a dalej tysiące roślin pnących czepiały się czerwono kwitnących olbrzymich kaktusów i innych drzew, których nazw nawet nie znałem. Może prócz mnie ocalał kto jeszcze z naszej załogi? Pomyślałem i zacząłem rozglądać się po wybrzeżu. Ale wkoło cisza martwa. Ani żywej duszy, ani śladu szalupy. Nic, nic. Więc z 20 towarzyszów ja sam pozostałem? Sam jeden? Zawołałem. Więc szczęśliwy los ochronił mnie. Reszta znalazła grób w odmętach morskich. Z uczuciem gorącej wdzięczności ku Bogu padłem na kolana, prosząc Stwórcę, dobrotliwego Ojca wszystkich cierpiących, aby mnie nie wypuszczał ze swej świętej opieki i wybawił mnie z tego nieszczęścia. Przez chwilę nabrałem odwagi, wkrótce jednak ogarnęło mnie zwątpienie. Rozejrzałem się naokoło i zacząłem biec bez celu. Tam i na powrót zbliżałem się do lasu, nie odważywszy się zapuścić w jego gąszcz. I starałem się ujrzeć, gdzie jaką chatę, ogień, dym, jakiś ślad ludzkiego istnienia. Nic nigdzie nie było widać. Czyż zostanę sam jeden wśród tej dzikości? Czymże będę żył? Gdzie znajdę jakieś schronienie? Nic nie miałem swego, nic mi nie pozostało, tylko lekkie ubranie, przesiąkłe wodą i podarte. Co się ze mną stanie? Obawa i przestrach wstrzymywały moje kroki. A przy tym straszliwe pragnienie dokuczało mi w okropny sposób. Co pocznę teraz, opuszczony, samotny? Mówiłem do siebie. W rozpaczy zacząłem krzyczeć i płakać, jak małe dziecko. Ale wnet ucichłem, przejęty grozą. Przyszło mi bowiem na myśl, że krzykiem niebacznym mogę łatwo sprowadzić dzikie zwierzęta, które na pewno się tu znajdują. Albo... co gorsza, mieszkających gdzie w tym lesie ludożerców Karaibów. Chcąc więc ukryć się gdziekolwiek, zacząłem ostrożnie skradać się ku skałom nadbrzeżnym. Po drodze w rozpadlinie skalnej natrafiłem na zdrój wody słodkiej, wypływający w pobliżu z niewielkiego jeziorka. Ugasiłem z rozkoszą pragnienie, a potem, upatrzywszy niewielkie zagłębienie w skale, naznosiłem trawy, liści palmowych, mchu leśnego i zmęczony położyłem się na tym posłaniu, przykrywszy się dużymi liśćmi palmowymi. Ale usnąć nie mogłem. Najmniejszy szmer przejmował mnie trwogą i niepokojem. A może tu są jaguary, tygrysy lub węże jadowite? Czyż kiedy ocalałem od okropnej śmierci w morzu, ma mnie rozszarpać dzikie zwierzę, szukające nocą żeru, albo ma mnie ukąsić gadzina? Przestraszony zerwałem się na równe nogi. Słońce już gasło, mrok nadchodził szybko. Nie było innego wyboru, jak uzbroić się w męstwo i w pobliskim, prastarym lesie przepędzić noc na jakim wysokim drzewie. Wdrapałem się z trudnością na pobliski buk olbrzymi i na wysokości kilku sążni nad ziemią umieściłem się pomiędzy dwiema rozłożystymi gałęziami. Jaki to był nocleg, możecie sobie łatwo wyobrazić.
Gałęzie gniotły mnie nielitościwie, a siedzenie było twarde i sękate. Noc była ciemna, wiatr przejmujący wiał po lesie, a ja, jeszcze ciągle przemoknięty do nitki, drżałem od zimna na drzewie. O, straszna była ta noc pierwsza. Nie zapomnę jej nigdy w życiu. Oka prawie zmrużyć nie mogłem. A jeżeli się na chwilę zdrzemnąłem, dręczyły mnie przykre sny. Skostniały od zimna, czując ból w całym ciele i w kościach, zwlokłem się już o świcie z drzewa na ziemię i zapłakałem gorzko nad swym smutnym losem. Gdzie wy jesteście, moi najdrożsi rodzice? Wołałem z rozpaczą. Co bym ja dał teraz, żeby uścisnąć was znowu i być z wami razem? Tyle zawsze doznałem od was dobroci i miłości. A teraz? Tęsknota i żal opanowały moje serce. Jakże chętnie byłbym teraz najposłuszniejszym dzieckiem, z jaką radością spełniałbym wszystkie życzenia rodziców. Teraz już za późno. Bramy mego raju dziecinnego zamknęły się na zawsze. Zostałem z niego wydalony i usunięty z koła ludzi cywilizowanych. Wy, kochani czytelnicy, może nawet nie wiecie, jak gorzkim jest żal. To też ze łzami w oczach ciągle powtarzałem sobie. Błogosławieni czystego serca. Nie wrócą już te czasy złote. Nigdy nie wrócą. Wtedy nie umiałem ich ocenić. Jestem i zostanę samotnym tu na zawsze. Jak ptak bez gniazda, jak zwierz dziki w lesie. Smutny, opuściłem niewygodne łoże. Po burzy nastał cudny poranek, taki, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Promienie słońca ozłacały łąkę zieloną, bujnym, aromatycznym kwiecień pokrytą. Wspaniała zieloność otaczała wszystko i wabiące wonie z kielichów różnobarwnych, przepysznych kwiatów unosiły się w powietrzu. Nieznane mi ptaszki wesołym świergotem i śpiewem witały dzień pogodny. W czystych wodach strumyka pluskały się ochoczo rybki. Ogrzałem się na słońcu i postanowiłem poszukać jakiegoś pożywienia, bo głód zaczynał dokuczać mi srodze. Na próżno jednak. Oglądałem się za znanymi owocami. Wszystkie, które widziałem, były mi obce. Bałem się ich skosztować. Takich, jakie znam, na pewno nie znajdę do jedzenia ani na łące, ani w lesie. Obawa moja potęgowała się. Usiadłem na ziemi i znowuż zapłakałem. Czyż mam tu z głodu zginąć? Mówiłem. Dobry Boże, wybawiłeś mnie z odmętów morskich. Czy każesz mi umierać śmiercią pełną okropnych katuszy głodowych? Naraz przyszło mi na myśl spróbować szczęścia nad brzegiem morza. Może tam znajdę ostrygi lub kraba? Zjem choćby surowego, choćby rybę nieżywą. Wszystko mi jedno. Muszę głód swój czymkolwiek zaspokoić. I zacząłem brnąć przez zarośla leśne. O ile siły wyczerpane pozwoliły mi z początku biegłem, potem ledwo się wlokłem, dążąc ku morzu. Wtem zawadziłem nogą o jakąś łodygę grubą i upadłem jak długi. W gniewie już chciałem ją cisnąć daleko, ale spostrzegłem, że była dosyć ciężka i miała olbrzymie kłosy w szerokie liście spowite. Boże mój, to kukurydza! Krzyknąłem głośno uradowany. Roślinę tę bowiem widziałem w ogrodzie mojego ojca. Gorączkowo i żarłocznie zacząłem wybierać i połykać ziarna dojrzałe. O, już teraz nie umrę z głodu. Rośnie tu tego, jak widzę, mnóstwo i wystarczy mi na długi czas. Nigdy nie spożywałem tak pysznej potrawy i z takim apetytem. Najadłem się dosyta i ziarnami napełniłem kieszenie, po czym napiłem się wody ze źródła. Pokrzepiony i już w lepszym humorze zacząłem spokojniej rozmyślać o przyszłości. Przede wszystkim chciałem się dowiedzieć, gdzie się znajduję. Czyżby mnie morze wyrzuciło na brzegi Ameryki Południowej?
ojczyzny kukurydzy? W takim razie musiałbym wreszcie natrafić na ślad siedziby ludzkiej. Ach, gdyby tak było, mógłbym przynajmniej do kogo się odezwać, na los swój ciężki pożalić, zjeść trochę strawy gorącej i mieszkać pod dachem. Niedaleko od morza wznosiła się dość wysoka góra. Postanowiłem zaraz dostać się na nią i stamtąd przypatrzyć się okolicy. Zacząłem więc z mozołem wdrapywać się na górę i po godzinie wreszcie wszedłem na sam jej wierzchołek. Ujrzałem rozległy widok. Lecz spoglądałem wokoło z coraz większym przerażeniem, aż wreszcie chwyciłem się z rozpaczy za głowę. Boże, więc ja jestem na wyspie! Na dużej, bezludnej, nieznanej mi wyspie. Sam jeden opuszczony. Bóg wie, na jak długo. A może na zawsze. Wytężyłem wzrok raz jeszcze. Dokoła wystającego dosyć dużego lądu, porosłego bujną zielonością, igrały fale niebieskie i rozciągało się morze tak daleko, jak tylko mogłem okiem sięgnąć. Łącząc się w odległości z jasnym horyzontem, wzrok mój gorączkowo badający każdą dolinkę i każdą wyniosłość nie odkrył śladu człowieka lub siedziby ludzkiej. Nigdzie nie ukazała się ani chata, ani dym, ani kawałek ziemi uprawnej lub bydło pasące się. Nie widać ani łodzi przy brzegu, ani żagla na morzu. Wszędzie pustka i cisza. Straciłem wszelką nadzieję ratunku. Co mi biednemu pomoże, iż otacza mnie najwspanialsza natura? Jakże będę ciągnął nadal to nędzne życie, pozbawione wszelkich środków do utrzymania go? Ogarnęła mnie wielka boleść. Łzy zaciemniły mi źrenice i pomimo woli bezwiednie prawie osunąłem się na kolana, gorąco prosząc Boga o pomoc i opiekę i o wskazanie mi środków ratunku. Modlitwa dodała mi otuchy i pokrzepiła w smutku. Darmo płakać i roztkliwiać się jak dziecko, perswadowałem sobie. Jestem mężczyzną i muszę jakoś dać sobie radę. Losu swego odmienić nie zdołam. Zamiast więc płakać, pomyślę lepiej o wyszukaniu jakiegoś bezpieczniejszego schronienia, bo na drzewie spać znowu nie chciałbym. Muszę także szukać jakiejkolwiek ochrony od wiatru i niepogody, a przede wszystkim zabezpieczyć się od napadu dzikich zwierząt. Ale jak? Nie mając żadnych narzędzi do zrąbania jakiegoś drzewa i sklecenia najlichszego bodaj szałasu, rozglądałem się po skałach, czy nie znajdę wśród nich bezpiecznej kryjówki. Wdrapywałem się na coraz inną skałę. Badałem każdą rozpadlinę, chodziłem tam i na powrót. Aż wreszcie, po długich poszukiwaniach, udało mi się znaleźć w jednej ze skał prostopadłych duże wgłębienie, jakby grotę, dosyć szeroką i wysoką, do której się dostałem, spuszczając się z drzewa obok rosnącego. Miałem stąd widok na morze i mogłem łatwo śledzić przepływające okręty. Tuż obok płynął strumyk, a i kukurydzę miałem niedaleko. Za mną wznosiła się góra, z której przedtem obejrzałem okolicę i tworzyła zrąb okalający z jednej strony grotę, jakby jakąś ścianę obronną. Wyskok zaś jej ponad rozpadliną tworzył wyborne zabezpieczenie od deszczu. Miałem więc doskonałe schronienie i dogodne mieszkanie. Tutaj postanowiłem obrać sobie siedzibę. Wziąłem się zaraz do roboty, aby moją chatę zrobić wygodniejszą i bezpieczniejszą. Naznosiłem sporo trawy morskiej, mchu leśnego i suchych liści na posłanie. Następnie zabarykadowałem wejście do jaskini kilkoma dużymi głazami, zabezpieczając się w ten sposób od możliwego napadu dzikich zwierząt. I wolałem się dostawać przez drzewo na zewnątrz, aniżeli trafić na jakąś niespodziankę. Po czym, zmęczony tą uciążliwą pracą, rozciągnąłem się z przyjemnością na tym improwizowanym łożu i spałem jak zabity przez całą noc, dopóki mnie
nie zbudziły promienie wschodzącego słońca.